Halo, halo, cześć. Witajcie. Pozdrawiam was z Berlina. Tutaj Wojciech Glanc, słynny polski jasnowidz, albo jasnowidz celebryta, albo najbardziej skuteczny polski jasnowidz, jak piszą o mnie media. Zapraszam was na taki cotygodniowy horoskop, tarotowy horoskop. Dla jakiego znaku pytacie? No to oczywiście jest gdzieś tutaj nad moją głową napisane, tak? Dla jakiego znaku? A po obejrzeniu, pamiętajcie, żeby zostawić jakąś łapkę, lajka, komentarz, no i przede wszystkim, żeby udostępniać to wideo dalej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Hej! Drogie barany, drogie barany, drogie baranki, spod znaku Zodiaku oczywiście. Słuchajcie, wyciągnąłem, jeśli chodzi o sprawę miłosną, wyciągnąłem dla Was kartę. Sądu ostatecznego. To brzmi tak bardzo groźnie sąd ostateczny. Słuchajcie, to jest bardzo dobra karta, bo ona przynosi przede wszystkim zmartwychwstanie, przede wszystkim ożywienie, przede wszystkim powrót do życia. Także w sprawach emocjonalnych, w sprawach miłosnych, oczekujcie ożywienia. Jeśli mówimy o sprawach pracy, to wyciągnąłem dla Was kartę mocy. Karta mocy która mówi bardzo jasno, że w tym tygodniu będzie potrzebna wam cierpliwość, będzie potrzebna wam rozwaga, będzie wam potrzebna cisza i spokój. Za wszelką cenę w pracy starajcie się zachowywać ciszę, spokój i przede wszystkim rozwagę. Bolwa, czyli tą pracę można pokonać tylko właśnie tymi środkami. Jeśli mówimy teraz o zdrowiu, to wyciągnąłem dla was asamonet i asamonet przynosi po prostu dar Przynosi po prostu dar lepszego zdrowia, można powiedzieć w skrócie. Także oczekujcie tego, że będziecie się czuli lepiej, oczekujcie przypływu, przypływu energii, oczekujcie przypływu chęci do życia, oczekujcie przede wszystkim lepszego samopoczucia i wychodźcie na dwór, na spacerek. Dobra? A teraz przechodzimy do następnego znaku. Drogie wodniki, jeśli chodzi o sprawy miłosne, wyciągnąłem dla Was. Szóstkę Mieczy. I szóstka Mieczy niestety niesie w sobie melancholię, niestety niesie w sobie rodzaj tęsknoty, niestety niesie rodzaj takiej tęsknoty za czymś, co minęło i za czymś, co jest jeszcze nieokreślone i może nadejść. Także może być to tydzień taki troszeczkę melancholijny, takiego przystoju, a przede wszystkim takiego wspominania rzeczy, które przeżyliśmy i które być może chcielibyśmy przeżyć jeszcze raz, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy: że czeka nas coś nowego, także uczucia melancholii. Jeśli chodzi o pracę, słuchajcie, wyszła sprawa tutaj taka karta diabła. I tutaj ta karta sugeruje jednej rzeczy, żeby się za bardzo nie uzależniać od tego, co się w pracy dzieje. Zdrowa, re, zdrowa relacja, zdrowa praca, to jest wtedy, kiedy się ją wykonuje, wykonuje się z przyjemnością, wraca do domu i wszystko jest ok. Taka uzależnieniowa praca, to uczucie zniewolenia, może pojawić się właśnie niestety w tym tygodniu i na to należy uważać. Pamiętajcie jednak, że to uczucie, bo mówimy o uczuciach, można zawsze zmienić. Będziecie odczuwać, że jesteście zniewoleni w pracy, że jesteście od niej uzależnieni, że być może jej nienawidzicie, ale pamiętajcie jedną, jedną rzecz: że dużo zależy od tego, w jaki sposób nastawicie się do tego psychicznie. Jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, koło fortuny, koło fortuny niesie. Skoki energii. Raz w dół, raz w górę. Raz w, gó w dół, raz w górę. Również niesie w sobie skoki samopoczucia. Raz dobre, raz złe, raz dobre, raz złe. Także troszeczkę ten tydzień czeka na Was taki rozchybotany, powiedziałbym. Ale pamiętajcie, wszystko kiedyś mija. To jest tylko ten tydzień. Tylko ten tydzień będzie taki rozchybotany. A następny zobaczymy w przyszłym tygodniu. Dobra, teraz przechodzimy do następnego znaku. Drogie Raki, drogie Raki, dla was, jeśli chodzi o sprawy miłosne, wyciągnąłem kartę dziesięciu buław. Kartę dziesięciu buław. Przede wszystkim ona ostrzega o jednej rzeczy. Zmniejszcie swoje oczekiwania. Nie oczekujcie za wiele rzeczy od swojego partnera. Odpuśćcie troszeczkę, nie przejmujcie się za bardzo każdą sprawą, którą wasz partner czy przyjaciel, przyjaciółka powiedział, zrobił czy spojrzał tak, czy spojrzał inaczej. Odpuśćcie, bo to jest karta przemęczenia, to jest karta przeciążenia. Tak to jest czasami, że zastanawiamy się nad tym, co nasz partner nas myśli, co nasza partnerka nas myśli, tak? Zrobiła to, tamto, siamto, przekombinowujemy, przekombinowujemy i ciągle zadajemy sobie pytanie, czy kocha, czy nie kocha, czy myśli, czy nie myśli, i tak dalej. Odpuścić. To jest odpuścić. Jeśli chodzi o pracę, Wyszła dwójka kielichów. I dwójka kielichów jest bardzo fajną kartą, bo mówię o jednej rzeczy: o takiej jak współpraca. Czyli pamiętajcie o tym, żeby współpracować z kolegami i koleżankami w pracy. Czuć się dobrze, za zachowywać uśmiech na ustach, dlatego że tam, gdzie dwie osoby z pozytywną energią współpracują, tam pojawia się coś trzeciego. Tam pojawia się trzeci wymiar. Tam pojawia się rodzaj takiego cherubina, anioła, nazwijcie je tak, jak chcecie, albo po prostu przyjaźń. To jest tak, jak mówimy: ja i moja koleżanka, i nasza przyjaźń, tak? Także pamiętajcie o współpracy, jeśli chodzi o pracę w tym tygodniu. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie. No to, cóż ja mam Wam powiedzieć? Cóż ja mam Wam powiedzieć? Słuchajcie, wyszła mi tutaj karta Dziesiątki Miecz. Ona jest taka czarna, troszeczkę, ale to jest karta teatralna. Ona mówi o tym, o przesadzie. O hipochondrii, tak naprawdę. To jest ostrzeżenie dla Was na najbliższy tydzień. Aby wa te Wasze bolączka, które macie, bo każdy ma coś tam ze zdrowiem, prawda? Nie wyolbrzymiać tego, nie podchodzić do tego aż tak śmiertelnie poważnie. Nie robić, jak ktoś mówi, z igły widły, tak? Po prostu troszeczkę pozytywniej, troszkę przyjemniej spojrzeć na samego siebie. To jest karta wyolbrzymiania. Będziecie mieli coś takiego, jak tendencje do wyolbrzymiania waszej temperatury, czyli waszej, prze, przepraszam, waszego samopoczucia. Czyli na przykład jak będzie temperatura 36,6, to już będziecie mieli męską grypę i już umierający. Nie poddawać się temu. Dobra? Okej, okay, to jest najważniejsze ostrzeżenie. Dobra, no to tyle na temat tych paru znaków. A teraz, jeśli wam to się podobało, to oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zostawić jakiegoś tam lajka, łapkę, zostawić koniecznie komentarz. I żeby udostępniać to wideo dalej waszym znajomym z podobnymi znakami. Dobra? Na razie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.